Trójka, super, że jesteście. Zapraszam was na kolejny filmik. Dzisiaj przyjaciółek po szkole razem z Julką. Nie mogę się już doczekać, słuchajcie, a jeśli chcecie zobaczyć odcinek u mnie właśnie razem z Lenką, to już za 4 dni, 12 czerwca widzimy się u mnie na kanale. Tak, więc padajcie do Julki też na kanał. A tymczasem zapraszamy do oglądania. Ta, która non stop siedzi w telefonie. Właśnie tak mi minął ten tydzień. W sumie nawet nic szalonego się nie działo, ale fajnie było tak spędzić z kimś czas. No i wiesz, ja mu mówię, że on to... Lenka! Lenka! Tędy do domu! Lena! No alo, halo! Tam! W tamtą stronę! Sorry, mam słuchawki! O Boże, jak zwykle, chodź! No i mu też opowiedziałam całą tą historię, więc w sumie nie było żadnego w tym. Wow, ale ekstra! Boże, ty sobie. No słuchaj, nauczy taki sztuczek. Fajne, ale mogłabyś mnie trochę posłuchać. Co? Nieważne. Trzeba takie piękne. Zobacz, Lena, jaki piękny świat. Tę chmurka, ten to jest nawet w kształcie króliczka, ale słodka. Nie mogę z niej. Ten telefon to mam przyklejony do ręki. Lena, muszę tutaj sprawdzić. Ty mnie słuchasz w ogóle, czy nie? O, masakra! Lena, do góry noga. Do góry, do góry. Teraz, okej. Odpisujesz na dół, uwaga, uwaga! Nie mogę. Pójdźmy w tamtą stronę. Lena, żebyś mogła mnie chociaż raz w życiu. Zobacz, jak... Lena, uważaj! Uwaga, z drogi! Ała. Dziewczyno, oszalałaś? Ja tylko ratuję moją przyjaciółkę. Kto uratuje ciebie? No racja. Trzeba z tym skończyć. Kocham tą muzykę. Mega to jest, dobra. Skoro nie można z tobą tak, to zrobimy inaczej. Julka, co nie? No halo, co tam? Wiesz co, jestem za tobą. Mogłabyś się odwrócić? Co ty mówisz? Hej! O, hej! Co tam u ciebie? Wiesz co? Przez całą drogę za tobą szłam i cię ratowałam. Spędź trochę czasu ze swoją przyjaciółką. Okej. Przepraszam. Trochę głupio się zachowałam. To co? Idziemy na lody? Tak. Zbuntowana. Ale mi ta szkoła wkurza, po prostu dyrektor mnie tak wkurzył. Które to okno tego dyrektora? Julka, co ty robisz? Rzucam w okno, ale muszę znaleźć większy kamień. O, ten będzie dobry. No to lecimy. Nie, przestań, opuść ten kamień. No dobrze, mamusiu. Z takim kamieniem, to okno by wybiła od razu! Kto rzuca w moje okno? What? Lena, to ty? Nie, ale to jakieś nieporozumienie! Jak to nieporozumienie? Widzę, masz kamień w ręku! No wiesz co? Nie spodziewałem się tego po tobie! Ale no, panie dyrektorze, naprawdę nie byłam ja! Jak nie ty, widzę! Zobaczysz, obniżę ci ocenę zachowania! No, panie dyrektorze, no! Julka! Julka, przecież będę miała problemy i obniżone zachowanie. O, co mi to obchodzi? Mogłabyś trochę wyluzować, już nie być taka zbudowana. Co ty robisz, ty mały? Julka, wyluzuj, przecież to tylko małe dziecko. Jak chodzisz, ty brzydulo? Widzisz go? Takie małe trole są najgorsze. Sama jesteś trolem, ty trolu. A wiesz, co trole robią z małymi dziećmi? Co takiego? Zjadają. O nie! Ale cię torbę zaraz, ty mała! Julka, zostaw tego dzieciaka, no! Chodź tu, ty! No Julka, weź już przestań! O kurde, ty mały! To mój starszy brat, Kacper. Cześć, Kacper. On trenuje MMA, macie przerąbane. W nogi! A few moments later. Dawaj tutaj, Lenka! Wstępuj!
No nie, zwiały mi. O Boże. Jurka, nie wiem co ci zrobię. Przecież miałyśmy takie problemy i musiałyśmy siedzieć w toj toju. Ja sama nie wiem co ja sobie zrobię. Ale dobra, udało się, to najważniejsze. Piątka. Sportsmenka. O, daleka droga jeszcze do tego domu. Może zamówię nam Ubera. Nie! Co ty w ogóle wymyśliłaś? Przez całą drogę do domu będziemy ćwiczyć! Sport to zdrowie, chodź! O Boże... Okej, zaczniemy od lightowego, czyli skip A. Kolana wysoko do góry! Wyżej, wyżej, kolana wysoko! Dawaj, 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 dawaj! Dalej, dalej! Dobra, koniec! Teraz idziemy ćwiczyć tam, idealne miejsce! O, jeszcze? To była dopiero rozgrzewka! Rozgrzewka? Dla mnie już wystarczy! Okej, Julka, zaczynamy od tego! Musisz wytrzymać tak z 5 minut! Dawaj! Ja już nie mogę, Lelka! Dawaj, dawaj! Jeszcze 4 minuty! Nie daję! 48 sekund! No weź! Dajesz, dajesz, dalej! Szybko! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! 5 minut! O Boże, nie wytrzymałam 1, tego! 2, 3, 4, 5! Nie, ja nie mogę, 6. Lelka, nie dam rady! Dobra, no, jak już tak musisz, to sobie trochę odpocznij. Ja to i potrenuję. Masz na to 15 sekund. Szybko! Dzięki, dzięki. Przerwy! Koniec przerwy, idziemy trenować! Przecież dopiero usiadłam. No to trzeba było szybciej iść! Znowu mam biegać. Okej, biegać będziemy później. Teraz trening siłowy. Siłowy? Co to znaczy w ogóle? Dawaj, dawaj, to robię ja! Robię! To było dobre, Lenka. O. Na pewno to przeszłaś? Z ręką na sercu. Obiecujesz? Tak. Bo mi się wydawało, że chyba jednak szłaś. Nie, nie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dawaj. Druga seria. A few moments later. Wspominałaś o bieganiu? No to teraz czas na bieganie. 10 razy wokół tego boiska. Dawaj, dawaj. Tak, na taki sposób to się chyba Ubera nie da zamówić. Nie wiem, czy chcę być dalej twoją przyjaciółką. No weź, no widzisz, jak ja dbam o twoją kondycję? No widzisz? Jeszcze teraz co, jakieś ćwiczenie trzeba wymyślić kolejne. Lekka, już miałyśmy po prostu iść do domu. Nie no, przecież sport to zdrowie, no nie widzisz? Potem będziemy miały taką siłę. Mówię ci, mega. Widzę. Ostatnie ćwiczenie, pokażę ci, jak je wykonać. Nawet nie wiem, Lenka, czy chcę to oglądać. Okej, Julka, patrzcie, to nie jest takie trudne. Zaraz zrobisz to samo. Zobacz. Okej, 3, 2, 1 i zaczynam. To mam zrobić? Teraz twoja kolej. Dobra. Lecimy z tym. Tak. Jaki problem? Co ty gadasz? Pomogłabyś mi tylko wstać? Proszę! Ty serio coś sobie zrobiłaś? Dobra, to czekaj! Nie ruszaj! Wiesz co, może zadzwoń po karetkę? Co? O nie, co ja zrobiłam? Takiego czegoś się nie spodziewałam. Okej, dzwonię! I mówią, że sport to zdrowie. Zakupoholiczka! Nareszcie koniec szkoły i możemy iść do domu. Stało. Czarna środa! Że co? Są takie promocje! Nie wyobrażasz sobie minus 70%! Nawet musimy lecieć do galerii! Ale jutro jest sprawdzian! No nie możemy iść, musimy iść do domu! Tam sprawdzian nie zając, nie ucieknie! A promocje uciekną! Nie, Julka, nie! Daj spokój! Lecimy! Nie! Dawaj szybko, Lenka, po promocję nam uciekną! Tam do tamtego bym chciała i do tamtego... Minus
minus 50%. Nie, nie, nie! Ale hity, słuchaj, po prostu to na minus 20 było. Wow. Dobra, myślę, zadowolona, idziemy? Nie no, co ty, to dopiero pierwszy sklep był. Musimy lecieć dalej. O nie! A few moments later. Nie, ja już mam dość, muszę odpocząć. No co ty, Lenka, dawaj, dawaj, idziemy. Nie, ja się muszę napić, naprawdę. Nie ma czasu na picie, inni też tu odpoczywają, a my łapiemy okazję. No nie no, ty chyba zwariowałaś. O, jaka ładna, ostatnia, jeszcze mój rozmiar. Muszę to mieć. Super. Ale ja to pierwsza. Ale ja to pierwsza zobaczyłam. No nie. Przepraszam panią za przyjaciółkę. Ona ma problem z zakupami. No Boże, a tobie co znowu? Strasznie mnie noga boli. Chyba złapam jakiś skurcz. Ała. No wiesz co, najlepiej to sobie tutaj zostań. I tak mnie tylko spowalniasz. W końcu pówka. Odpocznę sobie. One eternity later. O, już idzie. Ale się odkupiła. Czyli pewnie w końcu pójdziemy do domu. Jest. Jest problem. Jaki problem? Zabrakło mi kasy. Pożyczysz stówkę? No co ty, przecież już masz tyle rzeczy. No weź. Jeśli jesteś moją prawdziwą przyjaciółką, to pożyczysz mi tą stówkę. Właśnie dlatego, że jestem twoją przyjaciółką, to ci tej stówki nie pożyczę. No to się już leczy. Otrząśnij się. No, faktycznie. Masz rację. Wiesz co, kupiłam ci coś. Masz ten sweter i tak mi się teraz nie przyda, bo jest lato. O, dzięki. Ale już chodźmy. Chodźmy do domu. A pomożesz mi? Okej. Okay. I to. I to. I to. No też, wiesz, to już... Ja mam plecak. Ja też mam plecak.